Siemanko wszystkim, ja jestem Juken, witam was moi drodzy serdecznie w 13 już odcinku z Eurotrack Simulatora 2 w serii Zaczynamy od zera do milionera. No i moi drodzy, 13 odcinek dla wielu z was może być uznawany za pechowy. Uważam, że nawet 13 jest szczęśliwa, do takich rzeczy nie przywiązuję wagi, ale postanowiłem, że może to jest dobry moment, żeby zrobić mały challenge. Nie będziemy dzisiaj jakiejś wielkiej trasy robili, szczególnie trasy dochodowej, tylko zrobimy sobie transport wielkogabarytowy. To jest coś, co nie daje expa, czyli no nie leveluje jakoś specjalnie konta i coś, co nie daje jakoś super dużo tej kasy. Natomiast chcę to zrobić na zasadzie też jazdy po Polsce na promocie. Ale zanim to zrobimy, jeszcze musimy sprawdzić, moi drodzy, jedną rzecz, ponieważ na koniec ostatniego odcinka zakupiłem jedną ciężarówkę, ale nie widzę niestety tutaj żadnych wielkich zmian, żeby była ciężarówka, na którą mnie stać. A też wziąłem kredyt, chciałbym przypomnieć, więc nie będę na pewno kupować tych używanych. Mówimy o używanych na ten moment, mówimy oczywiście o ciężarówkach dla pracowników. Nie widzę tutaj takich ciężarówek, które by spełniały moje oczekiwania w sensie cenowym, bo za używaną maksymalnie te 300 mogę dać. No tutaj ten DAF byłby spoko, no ale tyle kasy nie posiadamy. No także trzeba zrobić to zlecenie i widocznie na koniec odcinka elegancko to, słuchajcie, zrobimy. Także jakie mamy zlecenia? Oczywiście będziemy jechali cały czas na szybkich zleceniach. Ja to na razie tak robię. Jest ok. No tutaj mamy za 56. Do Lwowa bym nie chciał, czyli mamy nadal jakieś tutaj 46 DAF-em lub Scanią. No to jeżeli trasa jest ta sama, cena jest ta sama, różni to się kondensator. Masywna techniczna część. Nie wiem, jak to wygląda, więc jakby tutaj nie będziemy sprawdzać, ale czym się to różni. Scania ma 730 koni, DAF ma, no to słuchajcie, no to chyba sami rozumiecie, że bierzemy Scanię, bo ma o 200 koni mechanicznych więcej. Jedyne, jakie mam wątpliwości do tego transportu wielkogabarytowego, to jest ten transport, gdzie jedziemy z pilotami, właśnie z policja zamyka drogę. Mam pewne wątpliwości do tego transportu na promocie. One polegają na tym, czy gdzieś ci piloci, których będziemy tutaj mieli, nie będą mi się zawieszali, bo jak wiecie, żeby ten transport doszedł do skutku, niech sobie ten film przeleci, żeby ten transport, widzowie, doszedł do skutku, czyli żeby no, dostarczyć to, no to ja nie mogę zgubić tych pilotów, nie mogę im za daleko odjechać. Poland Rebuilding, no niby jest napisane, czyli teoretycznie nie powinno być źle. Tu już jak zwykle, to już chyba nikogo nie zdziwi, moi drodzy, że sobie zrobimy regulację fotela. Jedyną właśnie wątpliwość, czy na tym promocie, czy Poland Rebuilding nie będzie jakiejś, powiedzmy, nazwijmy to zawieszki postaci pilotów. Bo takie rzeczy podczas testów mi się niestety gdzieś tam zdarzały. Ruszajmy. Więc zobaczmy. Komu w drogę, temu czas, moi drodzy. To nie jest, mówię, jakiś transport, który byłby jakiś opłacalny. Aha, będziemy wieźli taki kondensator, czyli takie dobra. To nie ma tragedii. Tu na pewno będziemy też operowali różnymi kamerami, moi drodzy. Skręć w lewo. Policja pilnuje. Ja oczywiście tak patrzę, żeby jakąś wam fajną miniaturkę też zrobić, widzowie. Dobra. Jeszcze na miniaturkę myślę, że przyjdzie czas. Dobra. No na razie jest ok, to tylko jest kwestia, zobaczymy. I oczywiście, nie, minusem widzowie tej całej tutaj akcji z transportem wielkogabarytowym jest to, że no wiecie, tak ogromny ładunek, że no musicie uważać, żeby kogoś nie zahaczyć i czegokolwiek nie zahaczyć. Na plus jest na pewno to, że no tutaj macie trochę ułatwień w postaci, że jadą te... Ci, za tobą i przed tobą jedzie pilot, który no gdzieś tam sprawia, że ludzie ci tej drogi nie zajeżdżają. Cały czas musisz patrzeć w lusterko, żeby na przykład nie zahaczyć o latarnię. Ja już to tak mniej więcej sobie taki patent, tak jak jadę teraz, wykapowałem, że jest ok i się nie zahaczy. O, plus kolejny, że jak widzicie, stoi policja, a my przejeżdżamy przez czerwone światła na legalu.
więc jest super. Natomiast tak jak mówię, ja się troszeczkę martwię o tych pilotów, czy oni czegoś nie odwalą. I jak widzicie, są zmiany, manewry, zmiany pasa i chciałbym, aby ten mój pilot, widzowie, się po prostu nie zawiesił. Bo jak on sta... My nie możemy go wyprzedzić. Tego pilota, który jedzie przed nami, no nie możemy wyprzedzić, niestety. Jeżeli coś tam, jakiś, no powiedzmy, będzie delikatny błąd, no to niestety. Widzicie, tak sobie ładnie jedziemy. Nic nam nie straszne, widzowie. W sensie, oj, oj, bo zaraz zahaczymy o coś. Będzie straszne. Mamy tablicę PN, czyli Poznań, na naczepie. Możemy sobie ścinać, jak widzicie, trochę zakręt, bo i tak nas trochę tutaj ratuje nasz pilot, a ten z naprzeciwka będzie nam za chwilę i tak zjeżdżał. Widzicie, ładnie, elegancko nam zjechał. Także jest spoczko. Nie chcę przy tym transporcie wielkogabarytowym, ponieważ ta prędkość jest właśnie, to jest jakby kolejny minus, maksymalna prędkość, jaką możecie tu rozwinąć, jest 60 i nawet jakbyście chcieli jechać więcej, no to nie możecie, bo będzie was blokował ten gagatek, który jedzie przed wami, ten pilot, i on będzie wam i tak narzucał tą prędkość. I jakby, no nie możecie go wyprzedzić. Czasami i bardzo często w zasadzie te transporty odbywają się w nocy. Jest oczywiste i zrozumiałe. Tu musimy uważać, żeby Mustanga nie zahaczyć. Na szczęście nam się udało go nie zahaczyć. Nie musicie tankować paliwa, nie musicie martwić się o tachograf, o nic tak naprawdę. Wy macie tylko jechać. Nawet jakbyście mieli swoją własną ciężarówkę, to zostałaby wam ona napełniona paliwem. Jak widzicie, dystans jest nieduży, bo chyba najdłuższy dystans, jaki robiłem na transporcie wielkogabarytowym, miał może 400 km, to gdzieś w Niemczech, to duża część była przez autostradę. No tutaj w Polsce większość tych transportów raczej właśnie widzicie z Olsztyna do Białegostoku, no to odbywa się, jak widzicie, no krajowymi drogami. To jest dodatkowym, myślę, takim no, fajnym challenge'em. Jedziemy sobie, jak widzicie, spokojnie. Ja mogę mocniej też przyspieszyć, to i ten przede mną przyspieszy, ale to też tak trzeba tą prędkość dobrać w miarę optymalnie, żeby patrzeć na GPS-a, co tam się ewentualnie może dziać. Będziemy o drugiej na miejscu, druga w nocy. Tutaj ten GPS wiele nie przekłamuje, no bo tą prędkość raczej wylicza maksymalną, jaką możemy jechać, czyli tą 60, więc tutaj już nie jesteśmy w stanie tego czasu nadgonić. Nie wiem, czy trasa z Olsztyna do Białegostoku tak właśnie wygląda, to jest mi ciężko powiedzieć. Ja już nam pokazuję trochę przekroczenia prędkości. Czy za to mandatu nie ma, tylko jest kwestia taka, że jak za blisko podjedziecie tego pilota, no i w niego tam wjedziecie, no to macie resetowanie jakby od punktu początkowego. Jakiś tam punkt jest, w którym się zapisuje to i macie resetowanie, jedziecie na nowo. Ewentualnie możecie ze zlecenia zrezygnować, no ale no nie po to bierzemy zlecenie, słuchajcie, żeby z niego rezygnować. No na razie nie zapowiada się, żeby miały być jakieś tutaj nieprzewidziane sytuacje. Na razie idzie wszystko gładko, pomyśli. Nie jest to takie trudne, aż jak się wydaje, widzowie. To jest do ogarnięcia, bo tutaj ta prędkość jednak... przypuszczam, moi drodzy, że gdybym tu miał jechać 8-9 dych, no to nie byłbym w stanie... To już nie chodzi o to, że zapanować nad ciężarówką, ale... Nie miałbym tego czasu na reakcję, żeby sprawdzić, czy jest ok. Jeżeli tak jedziecie, jak ja nie umiem wam tego teraz, kurczę, wytłumaczyć, ale spójrzcie na te pasy, znaczy na tę przerywaną linię, tak, oddzielającą dwa przeciwległe pasy. No to one muszą być gdzieś tak na powiedzmy godzinie 11 na kierownicy, o. Albo tak, jak macie obrotomierz mniej więcej. Zaczyna obrotomierz. I jeżeli tak jedziecie, to wtedy nie musicie się martwić, że raczej kogoś zahaczycie. O, tak. Tak jak teraz.
że na tą 15 maksymalnie by tutaj wchodziło tych obrotów. No znaczy tu nie ma jakby reguły, bo każda ciężarówka ma inny. Inaczej to wygląda w każdej ciężarówce, natomiast bardziej mi chodzi o to, że wtedy nie musicie się o prawą stronę martwić. No i z lewej raczej, jak widzicie, też bez problemu. Zerknę w lusterko, ale się nie martwię, czy kogoś zahaczę. A jednak przy zakrętach, takich jak tutaj jest dosyć szerszy zakręt, no to już troszeczkę trzeba zwolnić. Ale fajnie, że wziąłem tą Scanię, która ma te 700 koni, bo ona nie ma jakby, zobaczcie, pod taką górkę nie ma większego problemu. Znaczy wiadomo, że to jest tak ciężki ładunek, że ona nie będzie wam leciała. Ale powiedzmy, że jednak w takich rzeczach ona tam się nie dusi pod tą górkę, nie? I zobaczcie, ten pilot też wam zjeżdża, żeby gościu zjechał. Gościa spycha, powiedzmy, do prawej. A wy sobie spokojnie jedziecie. Jest gitarka. Także wszystko wskazuje na to, że bez problemów będzie większych. Natomiast jestem też bardzo ciekaw, moi drodzy. Oczywiście, jakbyście o kogoś zahaczyli, czego nie będę wam pokazywać. Celowo na pewno nie. No to mandatek najbardziej dostaniecie, więc to nie jest tak hop-siup. Jestem ciekaw, ile expa dostaniemy, bo to nie będzie. To będzie naprawdę, raczej wątpię, żebyśmy kolejny level wbili. Także jak widzicie, to levelowanie konta jest takie totalnie na luzie. Bez żadnej spiny, że ja tam się spinam, żeby jak najszybciej levelować. Na spokojnie to sobie robię, na spokojnie jakieś tam kursy. Chociaż chciałbym z pewnością, słuchajcie, po tym kursie jakiegoś, jeszcze właśnie jakąś ciężarówkę kupić i pracownika zatrudnić. Z rondami, no to jak widzicie, to wszystko zależy, jakie rondo. Ale to można też sobie w miarę obserwować w lusterku. Akurat tu się ładnie zmieściliśmy. Bardziej do prawej, żeby mam barierkę. Niska przeszkoda, no to na przeszkodę niską to ja nie mam wpływu, no już kurczę, nie obniżę tej ciężarówki, nie? Tutaj zachowaj ostrożność, ten komunikat tak troszeczkę, o tu jest wielka górka, to troszkę ta Scania tam, ale to wiecie, to już jest, jakby nie jest kwestia, że samochód jest słaby, przecież ta Scania ma 700 koni, to już jest kwestia, że po prostu ładunek jest tak ciężki, nie? Nawet nie sprawdzałem, ile to ma ton. Ciasna część trasy, o ja, to tego już się boję, widzowie. Już tak jest napisane, to już się boję. Bo ja minus tego jest taki, że na przykład tego towaru, który wiozę na lawecie, nazwijmy to na lawecie, tak, to ja nie widzę, nie mam oświetlonego, nie mam jakichś lampek, które, wiecie, w lusterku, żebym jeszcze jakiś manewr zdążył wykonać, nie? To jest minus, że nie zawsze w lusterku widzisz. Tam wystaje taki dzyndzel. No ale już mamy 125 km do celu. Połowa trasy za nami, moi drodzy. To będzie chyba naprawdę najkrótszy odcinek z tej serii. O, znowu manewr zmiany pasa. To są niestety zawsze troszkę kłopotliwe rzeczy, bo wszystko zależy, jak się zachowa ten pilot. Jak on się zawiesi, to jest pozamiatane, nie? Pilot przed nami by się zawiesił. O, jak ładnie tutaj ptaszki jeszcze dodali, pływające. Super. Kolejne rondo. Zjedź trzecim zjazdem. O, będziemy zawracać na rondzie. Ups. Chyba zahaczyłem o znak. Może nie. Może nie zahaczyłem. Zjedź z ronda. Przeszło idealnie. Prawej, dobra, przeszło idealnie, fuksa miałem widocznie. To
Statoil. Może tutaj bym sobie miniaturkę zrobił przy Statoilu. Oczywiście jak widzicie, jak ja zwolnię, to ten gagatek, no ten za mną to wiadomo, oczywiste, ale ten przede mną też zwalnia, nie? Zobaczcie jak ładnie, tak to wygląda. Ups, zaraz zahaczymy o coś. Chodźmy bardziej do... Do lewej. Widzicie, ładnie nam Gostek zjeżdża, także się nie martwimy o nic. O nic się tu nie martwimy, tylko trzeba patrzeć, żeby z prawej strony nie przyhaczyć. Wtedy z lewej już jest gitara. Dobra, grzejemy. Ja specjalnie, słuchajcie, tak wolno jadę na tej kamerze, bo wiecie, że na tej kamerze to ja zawsze coś odwalę. Oj, 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 oj. Oj, 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 troszkę. Już myślałem, że go przyhaczę, nie? Wracam do kabiny, bo w kabinie bezpieczniej. Jakoś, słuchajcie, jak jadę w kabinie, to zawsze jakoś tak mi jest łatwiej. Nie lubię strasznie tej kamery drugiej, tej zewnętrznej. W kabinie jakoś jest mi wiele rzeczy łatwiej robić. Znaczy, używam tej kamery zewnętrznej tylko do parkowania, nie? To tak jakby... Tak, ale ogólnie lubię bardzo tą wewnętrzną kamerę w kabinie, no ale też dla was, wiadomo, robię zewnętrzne, żebyście mieli jakieś ujęcia. Ale często, jak wiecie, to te kamery się źle kończą. Dobra, nikogo nie ma z naprzeciwka, to możemy ściąć. Czasami jest tak, że droga jest w ogóle zamknięta i policja ją jakby totalnie zamyka, także... No i będziemy skręcać. Skręcać. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Chciałbym tą policję, słuchajcie, na miniaturkę uchwycić. O, znak, teraz znak przewróciłem. Teraz przewróciłem. No wiecie, w świecie realnym, jak jedzie transport wielkogabarytowy, no to znaki drogowe są, widzowie. Znaki drogowe niekiedy są demontowane, tak? Województwo podlaskie. Wjeżdżamy na Podlasie. In Podlasia. Pozdrawiamy wszystkich z Podlasia. Szczególnie pozdrawiam naszego widza Matiego. Pierwszym zjazdem. Matiego Kostka, pozdrawiam cię, Mati. O, tu, tutaj na tym Podlasiu ciasne te ronda, ciasne. Zjedź z ronda. Ciasne te ronda, ciasne. Podlasiu. Ja chyba przejadę. Dobra, udało się. Bez zahaczenia. Uf, uksem się udało. Na tym promocie to jest trudniejsze, słuchajcie, niż normalnie. Normalnie te drogi są troszkę inaczej. To jest większy realizm, wiadomo, i dlatego mówię, że jest to w pewnym sensie na promocie challenge. Jeśli dojadę do końca, bo możecie, widzowie, w to nie wierzyć, ale jeśli dojadę do końca, to będzie to pierwszy mój transport wielkogabarytowy na promocie, który wykonałem. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. I mówię całkiem serio i całkiem poważnie. O, uszkodzenia naczepy, czy jednak o coś zahaczyła. Zjedź z ronda. Bo jeszcze żadnego, słuchajcie, transportu wielkogabarytowego mi się nie udało na promocie, bo normalnie robiłem i spoko, nie? Ale na promocie to zawsze gdzieś tam się powiesiłem i był problem. O, tutaj może miniaturkę zrobimy z tą policją, widzowie, czekajcie. Jedź prosto. Bo ja się tak skupiłem na policji... Że no właśnie, a propos, że się powiesiłem. No i co teraz? I co teraz, widzowie? I teraz jest problem. Ja też nie mogę wjechać w to auto za mną, a ono, jak widzicie, mi niestety nie ułatwia i nie chce Gostek mi cofnąć.
Gostek mi nie chce cofnąć, słuchajcie, gagatek jeden. Ale tam miejsca jeszcze trochę mam, widzę. Dobra, stój. Dobra, teraz będzie dobrze. Ja pierdziele. Widzicie, tak, dlatego nie lubię tej kamery, ale chciałem dla widza zrobić zdjęcie z policją, słuchajcie, na miniaturkę, że mnie tutaj eskortują, o. O, takie zdjęcie, słuchajcie, dla widza na miniaturkę chciałem, że policaje mnie tu eksportują. Eskortują. O, jeszcze sobie zrobimy. A tego z tyłu nie widać niestety. Kurde, dobra, tam będziemy się miniaturką szczypać, widzowie. Ten z przodu na szczęście mi nie odjedzie. Tam jeszcze mrugają, więc tam jest jeszcze szansa. Ten z przodu mi na szczęście nie odjedzie. No ten z tyłu no, w tym momencie nie ma jak, ale zdarza się i jest taka możliwość, że możecie Gostka z przodu zgubić. A czy przepraszam, nie z przodu, no jeżeli byście go wyprzedzili, to byście go zgubili, tak, tego z przodu, ale tego z tyłu, jeżeli byście za szybko jechali, to jest taki paradoks, że zdarzało się, ten znak mi trochę za bardzo wystaje. Na rondzie zjedź pierwszym zjazd. To jest taka sytuacja, nie? Żebyście mogli tego zgubić. Dobra, widzowie. Przyjadę bardzo ostrożnie, żeby czasem nie uszkodzeń nie mieć, no bo po co miałbym mieć karę, szczególnie, że to nie jest dobra dwupasmówka, więc spoko. Szczególnie, że wiecie, to nie jest jakby mocno płatne to zlecenie, jak sami widzieliście, ani też expa też za to się nie wiem ile expa, z 500 jak dostaniemy, to być chyba mam być szczery. Ja myślę, że więcej jak 500 expa nie dostaniemy za to. Niestety. Więc zobaczcie, no z jednej strony jest to fajne, bo jest to challenge i skręć w prawo. I polecam wam, oj, tu musimy mocniej się skręć w prawo. Zadać. Słuchajcie, jest to fajne z jednej strony, bo wiadomo, że jest to challenge, ale też jedź prosto, a następnie skręć w prawo. Okej. Skręć w prawo. Że tu? No nie, co ona mi mówi skręć w prawo? Czy ta Iwona jest normalna? Tu mam jechać. Bo nie wiem, czemu ten gościu tak tu dziwnie wjechał. Jakby nie rozumiem, wiecie, co ja w tej sytuacji mam zrobić, widzowie. Czy on mi tam daje jakieś sygnały, więc rozumiem, że mam jechać nie za nim już. Mam po prostu wjechać na autostradę. Tylko, że jest mały problem, widzowie, jakby no właśnie. No jeszcze mi trąbi bałwan, nie? Widzisz, ja tu wiozę wielki ładunek. Muszę po trawie, bo inaczej się nie da. Widzowie. Muszę po trawie. Dobra, dam radę. Nie dam rady. Kurde. Widzicie, to wcale nie jest takie hopsiu wszystko. Tutaj się, tu się gdzieś o coś... Przypuszczam, że przypuszczam, że z tej prawej strony. Dobra, pojazd eskorty jest daleko. Bo gdybym w niego przydzwonił, to byłby problem. No teraz już musi być dobrze. Tak jedziemy. Widzicie, to wcale nie jest wszystko takie aż łatwe, jak się wydaje, widzowie, to tak... To się tylko tak wydaje. To się, widzowie, o, tu zrobimy sobie miniaturkę. To się, słuchajcie, wszystko tylko tak wydaje. Szkoda, że tak ciemno jest.
Tam jaki korek się zrobił za mną. Dobra, jedziemy. A, bo tu czeka kolejny. Dobra, czyli ten, który mnie prowadził, był tam. Jakby, nie wiem, zmienili się i teraz jedzie następny. Tylko, żeby on musi ruszyć, nie? Żebym ja też w niego nie wjechał. No niby jedzie, mam nadzieję, że jedzie. A, i czekać na tylny pojazd eskorty. Dobra. No dobrze, że jest komunikat. No to jak mam czekać, to muszę czekać, bo jeżeli właśnie w tej sytuacji bym odjechał temu tylnemu, to byłoby zadanie niezaliczone, nie? Byłoby mission failed. Było game over. Try again. O, jakiś dochód tam mi wleciał, ale... Daniel. Ciągnął nowy poziom. To jest chyba ten, którego właśnie zatrudniłem. To jest chyba świeżo zatrudniony pracownik. Ktoś mi tam zarobił. Nie patrzyłem ile, ale... Tylko mi przeleciało szybko, że dochód. Słuchajcie, 60 km do celu. Uszkodzeń nie ma, no bo tu byście musieli się mocno postarać, jakieś wielkie uszkodzenia. No co jedynie coś tam czasem naczepom się zdarzy przyhaczyć, chyba żebyście, nie wiem, w czasie jazdy tak przyhaczyli, żeby was wykopytnęło na bok, no to już jest pozamiatane, nie? Nie mówię, że mi się to nigdy nie zdarzyło, bo może raz mi się zdarzyło. Ale to też właściwie przez taką głupotę. Czasem człowiek jest taki narwany, coś za szybko robi. Przecież to się każdemu z nas zdarzyło. Natomiast tutaj jak widzicie, no jeżeli się... Ja i tak robię to w miarę tak, no nie chcę nie jechać nie wiadomo jak wolno, żeby odcinek nie trwał zbyt długo. Przypuszczam, że tam te dwa przyhaczenia były, ale jakbym to robił o wiele wolniej, planując jak mam jechać, czy tam rozglądając się, tam jadąc na długich, a możemy na długich... Nie, to są awaryjki. Co ja robię? Czekajcie, bo awaryjki włączyłem, a ja chciałem... No możemy jechać na długich sobie, a co? Kto nam zabroni? Jedziemy w uprzywilejowanym w pewnym sensie transporcie. Także kto nam zabroni, widzowie? No nikt nam tego nie zabroni. 44 km do Białegostoku, czyli jeżeli dojadę, to będzie to, tak jak mówiłem, pierwszy mój kurs wielkogabarytowy na promocję na Poland Rebuilding, który mi się udało skończyć. Fakt, że to Poland Rebuilding nie mam jakoś tam super długo, dlatego się nim cały czas też tak jaram. No w tej serii od początku jedziemy, no w poprzedniej serii na poprzednim koncie trochę tam jeździłem na Poland Rebuilding, to widzieliście. Ale nie mam jakoś tam długo tego Poland Rebuilding, dlatego cały czas jestem podjarany tym. I też szczerze wątpię, że przestanę być podjarany. Chyba, żeby, nie wiem, przed update Eurotracka, który by to Poland Rebuilding mi wysypał, ale to wiadomo, nie wina Poland Rebuilding wtedy, tak? Czy promoca. Ale generalnie no nie wyobrażam sobie, żebym miał nie być podjarany. Nawet jeśli tutaj jest o wiele trudniej, bo te ronda są o wiele trudniejsze. Jakby jest więcej szczegółów na tej trasie. O, może tak wam wytłumaczę. Robiłem kursy wielkogabarytowe bardzo często z Olsztyna do właśnie Białegostoku na normalnej Polsce, że tak powiem, czyli bez Poland Rebuilding, bez promocji. Tam nie macie czegoś takiego jak takie wąskie ronda gdzieniegdzie. Nie macie. Tam właśnie cały czas jest prosta droga. Jakieś skrzyżowanie się trafi i to wszystko. Znaczy prosta, no są zakręty, ale wiecie, nie jest to tak zrobione jak tutaj. Tutaj, co oczywiście na plus dla Poland Rebuilding i promocja, jest bardziej to odwzorowane, jest większy realizm, a co za tym idzie, widzowie, jest trudniej. Także jak najbardziej nazwałem to challenge'em, no bo jest po prostu trudniej, nie? Natomiast, no, jak dla mnie spoko, no mówię, my robimy, słuchajcie, te levelowanie na luzie, więc jakby ja też się nie spinam, że tutaj znowu nie wbiję levelu, bo to nie ma takiej zasady, że w jednym odcinku mam, kurczę, wbijać jeden level. Bardziej, że widzieliście, że ostatni odcinek to był bardziej taki techniczny, tak, z kierowcami, z ciężarówkami.
Być może w tym odcinku na koniec też bym zatrudnił jeszcze jednego pracownika. Chciałbym to zrobić, ale nie wiem, jak będziemy stali z finansami. Pewnie nagram kolejny odcinek już z jakąś najdłuższą trasą, jaką tylko będę w stanie wykonać. Taką totalnie najdłuższą trasę, zobaczyć, ile expa byśmy mogli dostać. O właśnie, jeszcze sobie sprawdzimy, ile mamy procent odkrytej mapy, bo myślę, że... A następnie skręć w lewo. Myślę, że całkiem spoko. Skręć w lewo. Tutaj skręcamy w lewo, widzowie. Patrzcie, gapie są. O! Patrzcie, musimy tutaj się tylko ładnie zadać. Ja się nie zadaję w tej chwili. Tylko chciałem ująć. Chciałem ująć po prostu tych... Żeby było widać, co wieziemy, nie? Absolutnie się nie zadawałem dla siebie, tylko bardziej dla miniaturki. Tutaj trochę bardziej w lewo zawsze trzeba odbić, bo mi się nieraz zdarzyło o szlaban zahaczyć. Chociaż nie powinienem, ale zahaczyło. No i tu zawsze macie prostą dostawę. Tu nie ma sensu robić parkowania automatycznego, bo no nie obrażając nikogo, no ale... Trzeba by być jakimś ćwierć inteligentem, żeby nie zaparkować na wprost w taki oto sposób, więc... To się nie da tego spieprzyć. Dobrze, ile dostali? No doskonale, no to akurat spoko. No i widzicie, exp się wiele nie pomyliłem. 500 expa dostaliśmy. Także to pod kątem expa, widzowie, jest to marnowanie jakby no odcinka, ktoś z was mógłby powiedzieć, bo już robiąc zwykły kurs, gdzie byśmy dostali ponad 1000 expa, jest więcej jak pewne, żebyśmy już mieli ten 10 poziom, ale tak jak mówię, tu nie ma co się spinać. A kasy ile dostaliśmy? 46 tysięcy. To moi drodzy, to tyle, ale nie kończymy odcinka, bo sprawdźmy sobie szybciutko jedną rzecz, moi drodzy. Tutaj wam się podzielę moją karierą z nagrywania odcinków, więc łącznie zrobiliśmy 12 dostaw, mamy poziom 9 i tak zgadza się, ja to mówię od początku tej serii, że gdybym inaczej... Ja to robiłem celowo oczywiście, inaczej rozwijał długodystansowca, czyli te poziomy, to już byłby, myślę, że koło 12 poziomu byśmy już mieli. Po 12 dostawach, w tym zresztą 13 odcinku, tak? Jeden odcinek nam wypadł, bo mówię, nie było kursu. Natomiast generalnie, no mamy jedno rozsądnie, większość doskonale, więc na czas. Nie mamy spóźnionych, więc jest spoko. O! I to chciałem wam właśnie pokazać. Mamy dopiero 2,66% odkrytej mapy. Pamiętam, jak jeszcze całkiem niedawno mieliśmy dopiero 1%. Także coś tam idzie do przodu, ale no niestety wydaliśmy ponad 34 tysiące na mandaty. No, to jest z 2 tygodni, bo to potem będzie wam znikało, bo ja się też ostatnio dziwiłem, tak przecież jest napisane ostatnie 2 tygodnie. Ale no myślę, że ta seria jest z ostatnich 2 tygodni, chociaż całkiem możliwe, że tam gdzieś coś wypadło, bo codziennie odcinków nie było, więc możliwe, że tych mandatów byłoby więcej. I co jeszcze chciałbym spróbować i zobaczyć, ale nie jestem przekonany, czy to się uda, bo to jest nadal 300 tysięcy, ledwo co. A jeśli chciałbym kupić DAFA, musiałbym mieć 348. No nie wiem, czy jest sens kolejny kredyt brać, tym bardziej, że i oj, tu jest dużo uszkodzeń, tych trwałych. W sensie zużycia części. I tu się troszeczkę boję, że jak jest użycie części takie na poziomie 18-19%, to niestety, moi drodzy, ten kierowca nie będzie chciał jechać. Ale wiecie co? Ja to może zrobię, żeby wam zademonstrować. A sru, przecież można to sprzedać. Widzowie, żeby wam zademonstrować, przypuszczam, że ta ciężarówka będzie się... Ja to robię w tym momencie dla was, żeby wam pokazać, no bo tutaj po części to też jest, jakby nie patrzeć, poradnik, tak? Nawiązanie do poradników, no niby nie pali się na czerwono. Niby nie pali się na czerwono, więc niby możemy w agencji pracy jeszcze jednego kierowcę zatrudnić.
I to będzie ta pani, bo ma długodystansowca, bardzo fajnie, zatrudni kierowcę. To ta pani będzie takim wrakiem jeździła, no niestety. O, tu jest jeszcze lepsza pani. No dobra, teraz to już pozamiatane. Teraz to już nie zmienimy. I zobaczmy tylko, czy ta pani i zarządzanie kierowcami, bo pamiętajcie, ja to zawsze robię, jak ustawiam sobie kierowcę. To pierwsze, co to na długodystansowca. Jeszcze sprawdzam w międzyczasie, jak to wygląda u innych kierowców, bo to na początku jest ważne. No tego chociaż do trzeciego poziomu wylewelujemy u Umberto, bo na razie Umberto fajnie zarabia, Scarlett też fajnie zarabia, czyli mamy już dwie panie. Słuchajcie, no kupiłem troszkę gównianą tą renówkę, nie można powiedzieć, że nie. Natomiast nie jest, nie pali się to na czerwono status. Więc skoro nie pali się na czerwono, to teoretycznie ta pani powinna tym jeździć. Bo pamiętajcie, że jak kupicie ciężarówkę używaną, która ma zbyt duże zużycie, to ci kierowcy nie chcą tym jeździć. Ja to zrobiłem w formie eksperymentu, ale to tak naprawdę okaże się w następnym odcinku, moi drodzy, gdzie zrobimy trasę i będzie wtedy wiadomo, czy ta pani coś tam chce jeździć, czy nie. Czyli mamy 5 kierowców, 5 ciężarówek, super, bardzo mnie to cieszy. Znaczy tu jest napisane, że 6, no bo liczy też mnie. Więc teraz moim celem zapewne na następne odcinki będzie uzbieranie znowu takiej kasy, ażeby kupić kolejny garaż i w tym momencie raczej bym pomyślał, tylko jak widzicie tutaj zakup garażu nadal nam nie będzie aktywny, bo będziemy musieli to kupić osobiście w danym mieście. Ale myślę, że chciałbym to zrobić tak, że zakupić od razu jakby się dało na 5 miejsc, chociaż raczej nie będzie nas na to stać, bo kredyt i tak jeszcze spłacamy. Więc raczej zrobimy tak, że znowu na 3 miejsca z rozbudowaniem. Tylko to też wam mówiłem, bo ktoś pisał komentarz i drogi widzu, który to pisałeś, no niestety przykro mi, ale nie masz racji, bo jest odcinek na moim kanale, gdzie ja te wyliczenia zrobiłem. I jeżeli na początku zależy ci na pieniądzach, kupujesz garaż na 3, później ulepszasz go do 5 miejsc, to jeżeli dodasz te kwoty, to wyjdzie dokładnie to samo, jakbyś kupił od razu garaż na 5 miejsc. Ale decyzja, w jaki sposób to robisz, jest tylko podyktowana, jaką masz kasę. Czyli tak jak ja w tym momencie. To jest wszystko w odcinku, moi drodzy, z wyliczeniem, więc ja nie będę tutaj jakby tematu dalej ciągnął. Odsyłam was, moi drodzy, do tego odcinka, żebyście wiedzieli, że ja to wyliczyłem co do grosza, co do złotówki. Wszystko wyliczyłem, ile za pracownika wychodzi. Więc nie, oczywiście nie ma sensu kupować wtedy kolejnych garaży na 3 miejsca, bo to wyjdzie drożej. Ten garaż, jak macie na 3 miejsca, trzeba go ulepszyć na 5 miejsc. Albo kupić od razu na 5. Natomiast ja tak nie robię, nie kupuję od razu na 5, no bo to jest dość spory wydatek. I zwróćcie uwagę, jest to bardzo proste uzasadnienie, tak? Od 2 odcinków, właściwie 3, no bo to są już 3 odcinki, gdzie robiliśmy trasy. Przez 3 odcinki ostatnie robiłem trasy i tych 3 pracowników już zarabia. A w tym czasie, kiedy ja bym zbierał kasę, żeby od razu wziąć 5, to nadal by ci pracownicy nie zarabiali, bo ich by nie było. Znaczy, no nie kupiłbym 3 ciężarówek, no bo bym kupił pewnie garaż 5-miejscowy, więc co by mi było po 5 miejscach na 5 ciężarówek, jakby mi kasy zabrakło na ciężarówki. Rozumiecie? Także to jest wszystko przemyślana strategia. Oczywiście, jeśli chodzi o ciężarówki dla pracowników, to my będziemy je z czasem zmieniali na nowe, zrobimy zmianę floty, no ale wiadomo, że to musi zacząć na siebie zarabiać. Na razie musimy raczyć się tymi używanymi. To tyle, moi drodzy, w 13 odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Będzie mi, drogi widzu, bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Będę ci bardzo, bardzo wdzięczny. Jesteś super, uśmiechnij się. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć.